Witamy wszystkich serdecznie w trzecim odcinku Studia Z18. Dzisiaj moimi gośćmi będą kapitan Łomżyńskiego Klubu Sportowego Rafał Maćkowski oraz nowy nabytek ŁKS-u Sebastian Kwarczeliszwili, który trafił w tym sezonie na zasadzie transferu definitywnego. Miło mi was powitać, panowie, no i chciałbym podziękować, że zgodziliście się na udział w studiu. Dzisiaj zaczniemy sobie od meczu domowego Skrypnianku, który wygraliśmy 5-0. No tutaj autorem dwóch goli był Rafał. Sebastian zaliczył świetną asystę do Świderskiego. Panowie, no wysoka wygrana, tak naprawdę uczciwy wynik. Wydaje mi się, że my zmarnowaliśmy jedną setkę, bodajże Artiem Sysojew uderzył w słupek. Krypnianka też tą jedną seteczkę zmarnowała w momencie, kiedy pojawił się gdzieś tam błąd w naszej obronie. Jeden z napastników gości przyjął piłkę, ale uderzył w boczną siatkę. W mojej opinii Krypnianka zasługuje na takiego propsa za walkę do końca, bo mimo wyniku 4-0, później już 5-0, tak naprawdę do końca walczyli o zdobycie chociaż tej bramki honorowej, także my mimo wyniku wyszli z tego z twarzą. Jak to wyglądało w waszej opinii? Na pewno mecz pod naszą kontrolą, jakby nie patrzeć. Tak jak mówisz, no, walczyli do końca, mają też kilku niezłych zawodników, jak nawet jak na ich miejsce, które mają w tabeli. No i walczyli do końca, no ale gdzieś tam nie było momentu, w którym byśmy się czuli zagrożeni, że tak powiem. I ze spokojem dobiliśmy ten wynik, jeszcze w końcówce szliśmy na 5-0. No był to mecz zdecydowanie pod nasze dyktando. My byliśmy w posiadaniu piłki i to my dominowaliśmy i mam wrażenie, że z takiego założenia wychodzimy w każdym meczu, że to my mamy dominować. Tak, no też trener na pewno nam z każdym meczem, to jakby przed każdym meczem nam to mówi, że no, że my jesteśmy po to, żeby dominować w tej lidze, tak? Czy to posiadaniem, czy strzelaniem bramek. Staramy się mieć kontrolę w każdym meczu. I wydaje mi się, że mało było meczu, w którym traciliśmy tę kontrolę, tak? Wydaje mi się, że wszystko jest pod nasze dyktando i oby tak dalej. Okej. Okay. Jak według ciebie, Sebastian, jeżeli chodzi o mecz z Krypnianką? Tak jak Rafał mówił, no, mecz pod naszą kontrolą. Od pierwszej do ostatniej minuty kontrolowaliśmy mecz. Szybko strzelona bramka z naszej strony. No i co? No i 5 bramek wpadło. No i tyle. No. Mecz bez większej historii. Tyle. Okej. To może teraz przejdźmy do ostatniego meczu wyjazdowego w Dąbrowie Białostockiej. Wygrany z Dębem 0-2. Tutaj akurat autorem jednej z bramek był Sebastian. Panowie, muszę przyznać szczerze, że mnie na tym meczu nie było, więc nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ ani nie dostałem żadnych szczegółowych opisów, ani tak naprawdę nie widziałem tego, więc tutaj o opinię prosiłbym was, jak to wyglądało, jak przebiegł mecz z Dąbrowy Białostocką, czy były jakieś problemy, czy raczej była to pewna wygrana? No to początek meczu gdzieś tam troszeczkę był nerwowy z naszej strony, bo tam gdzieś tam, nie wiem, około 10, 15 minuty gdzieś tam karny dla drużyny gospodarzy, czy był prawidłowo gwiźnięty. Nie nam to oceniać, no ale był, no niestety, dla nas niestety nie strzelili. No i to był dla nas jakby kop motywacyjny, gdzieś tam od tej minuty, od tego karnego zaczęliśmy lepiej grać. Strzeliśmy bramkę na 1-0, kontrolowaliśmy mecz. Czy mogliśmy jeszcze więcej wygrywać w pierwszej połowie? No, chyba raczej nie. Gdzieś tam graliśmy tak, jak powinniśmy grać, ale gdzieś tam bez większych jakichś tam większych sytuacji, nie? No, także mówię, no mecz pod naszą kontrolą, tak jak każdy w tej lidze i tyle. Okej. Okay. Co chodzi o ten mecz, tak jak Sebastian powiedział, początek, no taki, powiedziałbym, że wyrównany, bez sytuacji, ale w sumie dobrze ten karny się zdarzył, bo to taki trochę był dla nas zimny prysznic, że po niestrzeleniu jakby nas mocno to zmotywowało i właściwie wzięliśmy się do roboty. Zaraz była jedna bramka, później druga i tak jak Sebastian mówił, kontrolowaliśmy cały mecz. Na początku drugiej połowy też jakby rywal troszeczkę, już nie ma nic do stracenia, troszeczkę mocniej zaczął grać agresywniej, wyżej, ale to też nie przyłożyło się jakby na sytuację. Mieli w pierwszej połowie jeszcze jedną sytuację, której nie wykorzystali. Wydaje mi się, że my mogliśmy jeszcze strzelić, ja miałem dwie sytuacje, właściwie jedną taką, którą powinienem zamienić na bramkę. No i w sumie tyle, no.
też jakby no, mecz pod naszą kontrolą, choć były fragmenty, gdzie rywal się odgryzał i szczerze mówiąc był to jeden, według mnie jeden z lepszych przeciwników, z którym graliśmy. Na pewno dobrze zorganizowany i dobrze grający u siebie na swoim boisku. Okej, tutaj, że tak powiem, nawiążę do tego, co powiedziałeś w ostatnim zdaniu, czyli odnośnie boiska, bo wiele mówiło się przed tym meczem z Dąbrową, że tam Murawa pozostawia wiele do życzenia, zresztą jak w wielu miejscowościach w czwartej lidze podlaskiej. Czy jeżeli jedziecie na tak naprawdę obiekt, na którym gracie tylko na meczach ligowych, na wyjazdowych i te obiekty faktycznie są dość wyboiste bądź grząskie, czy ma to duży wpływ na raz kreowanie tych sytuacji, a dwa wykorzystywanie jako, przez was jako zawodników ofensywnych, no bo nie ukrywajmy, my przyzwyczailiśmy się do gry na naszym boisku, czyli gramy dużo po ziemi, są to szybkie wymiany piłek i tak jak już mówiliśmy wcześniej, jest to ciągłe wywieranie presji na przeciwniku, tak? To my dominujemy, my dyktujemy zasady gry, natomiast czy jakby przygotowujecie się inaczej do tych meczy, gdzie ta Murawa no, pozostawia wiele do życzenia. I czy faktycznie tak było w Dąbrowie na przykład białostockiej? Znaczy, nie, no, przygotowujemy się tak samo do każdego meczu, ale no, zdajemy sobie sprawę, że boiska są różne i wiemy czasami już z doświadczenia, gdzie gra się trudniej, gdzie łatwiej, tak, co chodzi o konstruowanie akcji na przykład, czy no, zwykłe podanie, czy strzał. W Dąbrowie nie było najgorsze to boisko. Było grząskie, ale nie było dramatu i też podchodzimy jakby w taki sposób, że boisko jest takie same, warunki są takie same dla obydwu drużyn, tak? To jakby nie można się tym tłumaczyć, że jest gorsze boisko. Nie szukamy wymówek, nie? Po prostu jesteśmy świadomi, że może być gorsze boisko, ale tak czy siak mamy wygrać i tyle, nie? Sebastian? To w ogóle, to brzmi, jakby cię wywoływał do tablicy, nie? Ale jeden mikrofon musimy się wymienić, musimy sobie radzić. No, tak jak Rafał wspomniał, no tak potwierdzę jego słowa w 100%. Obie drużyny mają te same boisko. Czy to jest lepszy, gorszy przeciwnik? Nie ma co. Wchodzimy, gramy i tyle. No bo widzicie panowie, do czego w ogóle ja nawiązuję i co mam tak naprawdę na myśli? Chodzi mi tu o obiekt chociażby promienia Mońki, nie? Te wyniki, no bo ostatnio widziałem posta na ich fanpage'u na Facebooku, że jest to twierdza Mońki, nie przegrali tam żadnego meczu. Tamten sezon też, z tego co pamiętam, był naprawdę solidny, kiedy grali na własnym boisku, ale kiedy przyjrzymy się na jego wymiary, okazuje się, że jest ono po prostu sporo mniejsze, nie? No i niby gramy na tym samym boisku, niby dwie drużyny po 11 zawodników wybiegają na tę samą murawę, ale jedna z tych drużyn gra na nim co dwa tygodnie i trenuje na nim kilka razy w tygodniu, nie? I wydaje mi się, że to jednak czasami może mieć wpływ na trudność gry z takim rywalem. Tak, ja jeszcze nie miałem tam okazji grać, ale z tego co słyszałem, tak jak mówisz, że to jest wąskie, małe boisko, i jeszcze nie przegrali, tak? W tej rundzie meczu. Nie, jeszcze nie. To przegrają w następnej z nami. Nie, no tak jak mówię, na pewno to jest jakiś tam... Trzymam cię za słowo. As w rękawie dla nich, ale to nie ma co przywiązywać do tego wagi, bo wychodzi po 11 zawodników w każdej drużynie i 90 minut gra. No to wszystko zależy od sytuacji na boisku, jaka jest. Także mówię, nie ma żadnej to przeciwwskazań, żeby tam wygrać. Po prostu wychodzicie po to, żeby wygrać i tak naprawdę nie szukacie wymówek. Tak jest. Ja już się wypowiedziałem. Okej. Dobra, to przejdźmy do kolejnego meczu, czyli tego przyszłego w najbliższą sobotę z KS-em Michałowo. Przypomnijmy, że odbędzie się właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, w najbliższą sobotę o godzinie 14 i wszystkich widzów zachęcam również do przyjścia na stadion i wspierania naszych piłkarzy do zwycięstwa, w drodze do zwycięstwa. Co można powiedzieć o Michałowie? W tym sezonie na razie zajmują 10 pozycję z dorobkiem 18 punktów. Są zespołem, który gra dużo słabiej na wyjeździe, przynajmniej w tej rundzie, aniżeli u siebie. No i nie ukrywajmy, bo już w poprzednich sezonach pokazali, że potrafią napsuć krwi wyżej notowanym rywalom i w tym momencie też tak jest, ponieważ wygrali mecz chociażby z Promieniem Mońki, czy zremisowali z Suwałkami 1-1, ale
ale potrafili przegrać też z ostatnim zespołem, czyli Kresowią, wynikiem 3-1. Czy już był jakiś research, panowie, jakiś plan na Michałowo, jak to wygląda? Plan jest prosty, 3 punkty. Nie znam tego zespołu za dobrze, ale wiem, że ostatnim razem wygrali, tak? 4-2 z KS-em Śniadowo. No, tak podchodzimy do każdego meczu tak samo. Interesuje nas tylko zwycięstwo, 3 punkty i tyle, mogę powiedzieć. Jakby analizy przeciwnika jeszcze nie było, pewnie będzie w dalszej części tygodnia. No jednak znamy tam mniej więcej zespół, też wydaje mi się, że w poprzednich sezonach mieli lepszą drużynę aniżeli teraz, no ale po wynikach widać, że z tymi lepszymi też potrafią grać. Jakby wydaje mi się, że my musimy skupiać się bardziej też na sobie. Wydaje mi się, że jeżeli my zagramy na odpowiednim poziomie, to po prostu ten mecz wygramy, tak? Niezależnie od przeciwnika. I to bardziej zależy od nas i powinniśmy się na tym skupiać, ale na pewno jakieś wskazówki trener nam przekaże jeszcze w dalszej części tego tygodnia. Okej. Okay. Mi panowie akurat w kwestii Michałowa nie pozostaje pożyczyć wam nic innego niż, no, oczywiście nie będę ukrywał, życzę też sobie, nie, żebyście wygrali i wygrali wysoko i każdy z was dopisał sobie jakąś tam liczbę bramek do dorobku. No i właśnie, i tutaj warto przejść do kolejnej kwestii, no bo dużo się ostatnio mówi o naszej żelaznej defensywie, no bo to był 5 mecz ligowy, a 6 w ogóle bez straty gola, ale trzeba też wspomnieć, że nie tylko to jest składową poprawę bilansu bramkowego, ale także to, jaką robotę wykonujecie wy, czyli ofensywa zespołu, bo warto przypomnieć, że Rafał jest w chwili obecnej samodzielnym liderem Króla Strzelców z dorobkiem 14 goli. No i tutaj z tego miejsca serdecznie ci gratuluję i wiem, Rafał, że na pewno nie wypuścisz tego króla i tej korony już do końca tego sezonu. No i trzeba tutaj zaznaczyć, że Sebastian od momentu, kiedy dostawał szansę na grę w wyjściowym składzie od meczu z Wigrami Suwałki, też ten worek z bramkami rozwiązał i ustrzelił już ich 3 i bodajże 2 asysty, więc jest komu strzelać, panowie, nie? Zdecydowanie. Także mam nadzieję, że w tym meczu z Michałowem każdy z was dopisze sobie po kilka brameczek i nie stracimy żadnej. Także jesteśmy na dobrej drodze do awansu według mnie. I tutaj chciałbym was zapytać, bo widzicie, w momencie, kiedy zaszły w tym roku duże zmiany w klubie, zmienił się zarząd, to pojawiło się nowe hasło przewodnie, czyli druga liga na stulecie. Z pojawieniem się hasła pojawiły się także różne głosy, no bo wiadomo, jest opinia publiczna i każdy wyraża swoje zdanie. No i było słychać gdzieś głosy, że są to mrzonki, marzenie ściętej głowy, bujanie w obłokach. A były też głosy, które mówiły o tym, że to realny plan, że to jest realny plan w Łomży. Mamy już właściwie koniec rundy za pasem. Zostały nam 4 mecze, więc myślę, że można w jakiś sposób to ocenić. Jak to jest według was, panowie? Wy jesteście wewnątrz, działacie, widzicie zmiany, czy to w sztabie trenerskim, czy przy tym, co się dzieje w organizacji klubu. Jak to według was wygląda? Czy możemy osiągnąć faktycznie kolejny szczebelek do tej drogi do drugiej ligi, którym jest awans do trzeciej ligi, tak? Jak to wygląda w waszej opinii? Znaczy, zacznijmy od tego, że to jest bardzo odważne hasło, takie bardzo chwytliwe. My jakby jako zawodnicy staramy się do tego jakby nie przywiązywać takiej wagi, nie? Jakby dla nas skupiamy się od tego jakby na tym, żeby wygrać kolejny mecz, to jest podstawą. No i to przełoży się na dobre miejsce prawdopodobnie w czwartej lidze. No i to jest właśnie krok pierwszy, czyli awans do trzeciej ligi. Dokładnie, ten szczebelek. Tak, dokładnie. I jesteśmy świadomi, że jesteśmy w stanie wygrać tę ligę, tak? Jesteśmy wręcz przekonani, że ją wygramy. Tyle, że najpierw będzie ta trzecia liga, tak? No i na pewno poziom będzie większy, wymagania finansowe, ogólnie wymagania organizacyjne. Oczywiście. Będą dużo wyższe, więc jakby krok po kroku, tak? My jako zawodnicy staramy się właśnie patrzeć nie aż tak długofalowo oczywiście, staramy się wygrać kolejny mecz, no i zrobić ten awans do trzeciej ligi, tak? A co będzie później, nie wiadomo, mogą być jakieś różne zmiany, tak? Wiele rzeczy może się wydarzyć.
No ale... To znaczy, dlatego tutaj zapytałem was o ten szczebelek, nie? Bo wiadomo, że druga liga na stulecie to jest cel, założony cel, że w 2026 roku, czyli w setną urodzin klubu, będziemy w tej drugiej lidze, ale wiadomo, nie możemy dzielić skóry na niedźwiedziu, więc na razie tym celem numer jeden jest awans do kolejnego szczebelka, nie? I stąd moje pytanie, czy faktycznie ta liga jest do ugrania, nie? I tak jak powiedziałeś, Rafał, że wy nastawiacie się na ten najlepszy wynik, czyli awans. Nie, no jakby ja nie widzę w ogóle innej opcji, nie? To jest normalne, że chcemy wygrywać. Wydaje mi się, że to miasto i ogólnie ludzie, infrastruktura, tak? My zasługujemy, żeby grać wyżej. No i teraz trzeba pokazać to na boisku, tak? No to będzie kluczowe. No i tyle w sumie. Może Sebastian? Sebastian ma jeszcze, właśnie to jest też dość ciekawe, no bo wiadomo, tutaj mamy kapitana, gracza zasłużonego dla klubu i mamy też zawodnika nowego, który ma świeże podejście do tematu, więc fajnie można właśnie zetknąć ze sobą i może stworzyć w ten sposób właśnie jakiś dysonans. Jak to wygląda według ciebie, Seba? Powiem tak, stadion, kibice, klub jest... na pewno zasługuje na wyższą ligę niż jest obecnie. No i tak jak jest, w tym sezonie jest cel do trzeciej ligi. Miejmy nadzieję, że go spełnimy. Jesteśmy ku dobrej drodze, żeby to się stało. Ale tak jak mówię, no wszystko jest w klubie tak, jak powinno być. Zaczynając od stadionu, od kibiców, atmosfery w zespole, żebyśmy mogli zrobić dobre wyniki. Co? Druga liga to wiadomo, to już jest poziom centralny, wyższe wymagania i tak dalej, ale na razie się skupiamy na awansie do trzeciej ligi. Okej, tutaj jak już Cię mam przy mikrofonie, to żeby Cię już trochę przytrzymać. Sebastian, jak Ci się podoba w Łomży? Co w ogóle skłoniło Cię do przejścia, do założenia barw Łomżyńskiego Klubu Sportowego? Jak się tutaj czujesz? Dobrze oceniam, wszystko jest tak, jak powinno być. Trafiłem tutaj, bo miałem problemy zdrowotne, gdzieś tam od 7 miesięcy nie grałem w piłkę. Pewnego dnia dostałem telefon od trenera Huberta, czy by była szansa, czy chciałbym przyjść do klubu, że przekonał mnie wizją, jakie są cele w klubie i tak dalej, więc krótko myślałem nad tym, no i następnego dnia przyjechałem. Okej. Okay. Tak, zawodnikiem. I uważasz, że jakby na dzień dzisiejszy była to dobra decyzja, to był dobry krok w twojej karierze piłkarza, żeby przyjechać tutaj właśnie do Łomży i zachęcony telefonem Huberta Błaszczaka faktycznie założyć barwy naszego klubu i to tutaj kontynuować swoją karierę? Tak, jak najbardziej. No, jesteśmy liderem grupy ligi właśnie. Jest taki cel. Wygranie tej ligi, na razie nam się to udaje. Lubię brać udział w projekcie, tak to nazwę. Projekt jest ciekawy, więc miałem też inną opcję, pójście do trzeciej ligi, ale tak naprawdę zwykła drużyna, bicie się o utrzymanie, to tak naprawdę wybrałem niższy poziom, ale no, cel jest awans, więc cieszę się, że tutaj jestem i tyle. Okej, czyli podchodzisz ambitnie i takich zawodników potrzebujemy. Rafał na pewno tutaj akurat w tej kwestii się ze mną zgodzi. Panowie, jeszcze, żeby zamknąć już ten temat meczu z Michałowem, żeby tradycji stało się zadość, typujemy. W mojej opinii będzie to 5-0 i powtórzymy meczek z poprzedniego sezonu. Rafał, może. Dlaczego? Ciężkie pytanie. Nie, jakby... Ja jako zawodnik może nie chcę typować, bo to jest takie, okay. Może niech typują kibice, tak, ludzie dookoła, my jako zawodnicy może nie typujmy. Myślałem, że tak powiesz. My po prostu chcemy wyjść, tak, my chcemy wyjść i wygrać, tak? No i bardzo dobrze. Jaki będzie wynik? Nie wiemy, mamy nadzieję, że wygramy. Tak, ja tak myślałem, że tak mi odpowiecie, nie, dyplomatycznie. Ale ja ze swojej strony życzę Wam, żeby ten mój typ się sprawdził i żeby to było to 5-0 i faktycznie te bramki, strzelone bramki należały też do Was. Ja na koniec, no bo już powolutku zbliżamy się do końca, chciałbym dodać, że jak zwykle w opisie
tego filmu. Jest link do zrzutki, w którym można wpłacać datki na Łomżyński Klub Sportowy i być realnym sponsorem ŁKS-u. Przypominam, że wszystkie środki, które zostają tam zbierane, są wykorzystywane na bieżące wydatki w działaniu klubu. Także zachęcam do subskrypcji kanału, co pozwala nam się rozwijać i poprawia nam zasięgi. No i zapraszam serdecznie na sobotni mecz z KS-em Michałowo. Widzimy się na Z18 w sobotę o godzinie 14. A wam, panowie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki. I życzę powodzenia. Do zobaczenia w sobotę.